Witajcie w kolejny piątek. Zaczynamy od bardzo dobrej informacji. Otóż Magdalena Fręch wygrała kolejny mecz na turnieju Australian Open i awansowała do czwartej rundy. Magda, gratulujemy serdecznie, pozdrawiamy z Bytomia i oczywiście trzymamy kciuki na dalszy etap turnieju. Zakończyliśmy remont kolejnej ponad 100-letniej kamienicy przy ulicy Piłsudskiego 40. Dziś nowi lokatorzy otrzymają klucze do swoich mieszkań. Będą to osoby z niepełnosprawnościami, dla których takie mieszkania zostały specjalnie przystosowane, oraz osoby, które musiały opuścić swoje dotychczasowe mieszkania ze względu na zły stan ich wcześniejszych mieszkań. Na ogół wiąże się to ze szkodami górniczymi. Ważne miejsce to ciekawa przestrzeń na mapie Bytomia, czyli w kamienicy przy ulicy Dworcowej 20. W całkowitej ciemności możecie zobaczyć, jak czują się i funkcjonują na co dzień osoby niewidome. W tym tygodniu wybraliśmy również nowego operatora Centrum Organizacji Pozarządowych na rok 2024 i już po raz piąty lokal w Bytomiu będą prowadziły stowarzyszenia Manufaktura i Inkubator Teatralny. Ewa Jagoda, Magda i Marcin, serdecznie gratuluję. No i oczywiście przy tej okazji bardzo serdecznie dziękuję za tą dobrą dotychczasową współpracę. No i życzę powodzenia. Przypominam, że w poniedziałek kolejne spotkanie z mieszkańcami, tym razem w dzielnicy Bobrek, w szkole podstawowej. Zaczynamy jak zawsze o godzinie 16:30. Serdecznie Was już dzisiaj na to spotkanie zapraszam. W weekend zapraszam Was do hali na Skarpie w ramach 32. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Koszykarskie Granie. Takich imprez będzie w tym tygodniu co najmniej kilka, aż do wielkiego finału w niedzielę 28 stycznia. No i zapraszam Was oczywiście również do Sportowej Doliny, tam zawody narciarsko-snowboardowe, więc nie może zabraknąć ani narciarzy, ani snowboardzistów. To wspólne przedsięwzięcie trzech miast, czyli Bytomia, Piekar Śląskich, no i Radziąkowa, także serdecznie amatorów tego białego szaleństwa tam właśnie zapraszam. A dzisiaj jedźcie ostrożnie, bo jest ślisko, ubierzcie się ciepło, dopracujcie spokojnie do końca dnia, no i zaczynajcie weekend. Dlatego też życzę Wam udanego, spokojnego i wesołego weekendu. Do usłyszenia i do zobaczenia.